dzisiaj film z córką, proszę Państwa, a jesteśmy w Reno na lotnisku Stead, a dziś będzie relacja z Airshow. Będą pokazy m.in. Blue Angels i parę innych ciekawostek, także zostańcie z nami. Od razu na początek, jeszcze zanim zaczęli latać, chyba najlepsza rzecz na dzisiejszym Airshow. F-35. No nie ma co, kawał maszyny, trzeba przyznać. U.S. Air Force F-16 Viper Demonstration Team and Royal Canadian Air Force Center. A tutaj Fat Albert. Dwa lata temu, gdy byli na pokazach u nas w mieście, w Minden, mieliśmy okazję zwiedzać. Wpuścili nas do środka, ponieważ gliniarze od nas z biura pilnowali samolotów Blue Angels w nocy. I wieczorem zabrałem dziewczyny i żonę, żeby im pokazać. I akurat była ekipa Blue Angelsów, był dowódca Fat Alberta i wpuścił nas do środka, dał dziewczynom książkę o Blue Angelsach i podpisany przez wszystkich plakat z samolotem właśnie Fat Albert. Takie małe wspomnienie sprzed 2 lat. A już oczywiście zgubiłem moją córkę. O, tu jest, już wstawia zdjęcia na social media. A te F-35 są imponujące, powiem wam. I don't think these are the best planes. I don't care that they have a whole bunch of high-tech stuff. The F-15. No. Mija już mi tłumaczy, dlaczego F-35 wcale nie są najlepszymi samolotami według jej opinii. Ale nie, no, robią wrażenie. Wchodzimy do środka. A co? To jest w ogóle samolot w czynnej służbie. Air National Guard. This thing's when they're parachuting, they got a bag that would hook it on here. Whee! And this is what would keep it on. So when you jump out, you jump first. Oh yeah, yeah. So you would line up, have everyone check, and then. Mias się zauważyła, że tutaj linka do podczepiania spadochronów, jak skaczą z tyłu. Tutaj kolejka do kokpitu. Poczekamy, a co? Taka ciekawostka, ten samolot należy do Air National Guard, czyli do Gwardii Narodowej. Jeżeli się jest ochotnikiem Gwardii Narodowej, to Gwardia płaci za szkołę. Między innymi jeden z benefitów. Służy się jeden weekend w miesiącu oraz 2 tygodnie w roku. I za to dostaje się m.in. darmową szkołę. Active guard base. Actually, I can't remember if they're guard or reserve. I think it's guard. I think it is. Is that super cool, Chase? Comfy chair. Oh yeah. Let me get the comfy chair. It is comfy. You can sit down. No, sit. I'm don't. Gonna, like, touch something. Nope. You can push buttons, flip switches. You're not gonna hurt anything. I promise. Todd flies RV8 plane named Undaunted. In 2019, Todd qualified as a VA at an impressive 2 high and 4 the people. Graliśmy z pilotem, całkiem spoko. Idziemy oglądać resztę samolotów, które są tutaj na wystawce. Fajnie, że można wszędzie wejść. Może nie wszędzie, ale w wielu miejscach można wejść, dotknąć tych samolotów, być w nich blisko. Z tą techniką, historią. W
międzyczasie zaczęły się pokazy. Pierwsze samoloty latają nad lotniskiem, pokazują swoje możliwości akrobatyczne. Proszę Państwa, moi drodzy, F-18, znane z jakiego filmu, chyba wiecie, nie muszę mówić. A mała podpowiedź, jakbyście nie wiedzieli, dotycząca szkoły z ów filmu. Zresztą mówiłem o tej szkole w filmie z poprzedniego urlopu, bo koło niej przejeżdżaliśmy. Jaki film? Dajcie znać w komentarzach. NDF, czyli Nevada Division of Forestry, to są, moi drodzy, strażacy, którzy są tym helikopterem wysadzani w górach do pożarów i ogarniają pożary w najbardziej niedostępnych rejonach górskich. A helikopter, to oczywiście też chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, kto zna trochę lotnictwo, słynny Huey. Tu kolejny, też z Nevady, Battleborn Mustangs, Gwardia Narodowa. Można wejść, jak wszędzie prawie. I love the smell so much. Yeah, it's like oil and aviation. Ja mówię, że uwielbiam ten zapach samolotów, oleju, smarów, maszyn. Miejsca jest, żeby podebrać foki z wody na przykład po akcji. Zajdziemy zaraz do kokpitu tego helikopterka. Tak mówiłem, helikopter. Oczywiście pokazują wszystko, objaśniają, ile może ten helikopter podnieść, w jaki sposób i dalej. And our flight engineers will lay down, they'll grab a large stick, and then that thrust grip right there will be able to release the load if needed. They'll take their foot and they'll put it inside that chair right there, and they will hang out this hole with that pole, grab up the load, pull it up, hook it to the hook, and for the rest of the flight they will lay down and fly in this hole monitoring the load. Put their foot in that hook. Correct. Yep. They'll sit in that hole. Correct. That's pretty cool. Excuse me. Tak mówiłem wcześniej, wszystkie wojskowe samoloty tutaj to Nevada National Guard, Air National Guard, czyli ta Gwardia Narodowa Nevady. Tutaj Black Hawk. Fajnie, że można wszędzie podejść do załogi, pogadać, wszystko wyjaśniają, pokazują, otwierają. Naprawdę, mega. Now this, I believe, is Ryan's first time out here. See where he chopped that power reel early? That put him way behind. I'm voting for the moose. The moose in the number one lane. He's got it stopped first. Spinning around. Przemieszczamy się między wystawkami. Szybka historia tego, co się dzieje. Do zeszłego roku były tutaj tak zwane Reno Air Races, czyli zawody, wyścigi samolotów, które odbywa się tutaj od lat 60. Niestety z wielu przyczyn, między innymi podwyższonych cen ubezpieczenia, dotyczących bezpieczeństwa, zawody w zeszłym roku były ostatnie, w tym roku zostały przeniesione gdzieś bodajże do Arizony chyba, czy do Nowego Meksyku.
każdym razie winą, że ich nie będzie. Skończyły się, były to jedne z ostatnich tego typu zawodów w ogóle na świecie. Ciekawe, szybkie, niebezpieczne. W 2000, bodajże 12 roku P51 Mustang, mocno zmodyfikowany do zawodów, uderzył w widownię. Zginęło bodajże 10 osób, a kilka się zostało rannych. Była to dość poważna sprawa. Samochody, które ścigały w większości w tej klasie Unlimited, to drugowojenne myśliwce, bardzo mocno przerobione, osiągające prędkości nawet powyżej 500 mil na godzinę, więc naprawdę bardzo szybkie, ale przy okazji bardzo niebezpieczne dla pilotów. Dwa lata temu był to też wypadek, dwa samochody się zderzyły w powietrzu, zginęło dwóch pilotów, więc no były to dość niebezpieczne zawody. No i niestety przyczyny bezpieczeństwa obrzeżenia je skończyły. A teraz pan pokazuje, jak się lata samolotami używanymi na Alasce. Tak zwany stall landing, czyli bardzo krótkie lądowanie się odbyło. Goście pokazują. Tam widzicie samoloty Snowbirds, to jest kanadyjska grupa akrobacyjna. A ci znowu startują, o tam. Dziś będą pokazy Snowbirds, a na sam koniec będą pokazy oczywiście Blue Angels, którzy tutaj stoją między innymi, zapasowe samoloty. Tam jest Fat Albert, którym byliśmy parę lat temu. Idziemy dalej. Wchodzimy do sekcji samolotów historycznych. Większość tutaj druga wojna. Mega, mega miejscóweczka. Jeśli to prawda, to paru żółtków strącił w swoim czasie. Coś pięknego, te maszyny stare są po prostu fascynujące dla mnie. With the engine running at 100% power, it's when you don't allow the wings to generate enough lift through forward speed. The aircraft falls like any other object due to the forces of gravity. Mija szuka monet, bo każdy silnik, jeżeli jest oryginalny, to ma zamontowaną monetę jednocentową, wybitą w roku produkcji silnika, żeby każdy mechanik pracujący na silniku wiedział, z którego roku jest to silnik. Dźwięk tych starych maszyn też jest zarąbisty. Jeffro is on the ground. Windmill on a barn or branch. Rotating because of the wind and nothing. Chłopaki wracają po pokazie. Okay, total concentration. 6,500 feet. Loops, wingle. It was going to be a jet dogfight arena. Today's the piston-powered aircraft. Ta sekcja historyczna jest po prostu mega. Powiem wam, że ciekawe jest to, że podczas tych air races w Reno największa, najszybsza kategoria, czyli ta Unlimited, to były właśnie drugowojenne samoloty. Mocno, mocno modyfikowane, z podciętymi skrzydłami, odchudzone, z większymi silnikami. No naprawdę moc i prędkość rządziła. Szkoda, że te wyścigi są anulowane, odwołane w Reno. 60 lat trwały co roku, a niestety teraz nastąpił ich koniec. A my czekamy na pokazy między innymi Blue Angels,
snowbirds, a teraz latający akrobaci na starych samolotach, jeszcze z normalnymi silnikami. O, Mia znalazła monetę. Tam na dole jest jednocentówka z rokiem produkcji silnika. Good job, Mia. They call their team in Polish, the translation would be the red and white sparks. Właśnie mówią o polskiej grupie akrobatycznej, ponieważ w niebo wzbiła się iskra. I tutaj komentator na lotnisku właśnie wspomniał o tym, że iskry są używane, czy były używane w Polsce, i wspomniał o polskiej grupie akrobatycznej. Niestety GoPro na to nie pozwala, ale tam na niebie lata właśnie polska iskra. Tu jeden z przykładów właśnie samolotów, które uczestniczyły w wyścigach Reno Air Races. To jest Mustang z obciętymi skrzydłami lekko, czyli z krótszymi skrzydłami. Odchudzony silnik z większą mocą. No po prostu samolot, wyścigówka formuły pierwszej samolotowej. Słodkich snów. Mam nadzieję, że ten film wam się podoba. Dajcie znać. To jest znajomo oglądający. Iskra. Mówi o mojej historii. Fajnie, że mówią o lotów. Mówią, kiedy latała w polskim lotnictwie. Naprawdę mega, że ludzie mogą się tego tutaj dowiedzieć od speakera. Super, super. Zaraz tutaj wejdziemy do środka. To jest samolot muzeum, oczywiście latający. A kto wie, co oznaczały te paski na skrzydłach? W jakiej operacji brało udział samolot z takimi paskami? Dajcie znać w komentarzach. Wnętrze 147. Ale właśnie nad nami przeleciały samoloty. Ten model jest z roku 44, z lipca, więc nie załapał się na lądowanie w Normandii, ale z tego samolotu skakali spadochroniarze i zrzucano zaopatrzenie w operacji Market Garden. Zrzucano zaopatrzenie w Battle of the Bulge i w kilku innych operacjach pod koniec II wojny światowej. Potem on stał na lotnisku przez 35 lat w tak zwanej gotowości bojowej, czyli był utrzymywany, no powiedzmy tak, żeby był gotowy do użycia każdej chwili. A w roku 1999 przejęło go muzeum i od tej pory lata jako taki okaz muzealny po różnych miejscówkach, po różnych air shows, po to, żeby ludzie mogli go sobie dokładnie obejrzeć. Tutaj miejsce nawigatora, a z przodu oczywiście dwóch pilotów. Ciekawe, kabina ocieplona, no bo w samolotach na wysokości było chłodnawo. Z tyłu bez ocieplenia. How was it, Mia? Tight. Mia mówi, że ciasno w tym samolocie, no ciasnawo. Tutaj radio, mapy i inne tego typu pierdoły. Mega. Myślę, że takie drzwi są wielkie, po to, żeby spadochroniarze skaczący z tą II wojny światowej
mogli zmieścić swoje wielkie cojones, wyskakując z samolotu w kierunku wroga. Mark Dorn. What a deal. Old Darno. Will Tinsley is active out here. He's in the number four. He's in the four with Eric Zein and number five. And is the Nagoya 9. Shut up. They want to hear the engine in the front. So give them this one, guys. And throw stops like they came down the hill. Get it ready to be released. Just a mass thunder on the 650 No, pan chyba umie w akrobatykę. Gdybym był w środku w tym samolocie, to kabina byłaby pomalowana moimi wymiocinami na pewno. Wrócili z pokazu. He got a formal education. He left the Ann Arbor, Michigan area. He's now living on the Central Coast, very much involved in the world of Silicon Valley. Te malunki pin-up na samolotach to w ogóle jest osobna historia. To jest coś pięknego. Sztuka sama w sobie. Chłopaki ze Snowbird z Kanady zaczynają swój pokaz. Właśnie odpalili silniki.
F-16 Air Force będą robiły pokaz za chwilę, właśnie odpalili silniki. Tradycja i nowoczesność. Po lewej stronie P-51 Mustang, a po prawej stronie dwie F-16. Mam nadzieję, że będzie mój głos choć trochę słychać w tym huku silników. Właśnie wystartowałem F-16, a mija do mnie tata. Wiesz ten, jak ten dźwięk nazywa? Jak? Ameryka. Oh god, I love that sound so much. Yeah, it's pretty awesome. Now that's a roar. Gość przed chwilą wylądował tym samolotem na tym wanie. Tu klasyki II wojny, proszę Państwa. Tutaj robimy crossa. Link do kanału Krzyśka będzie pod filmem, a już raz go podawałem kiedyś tam w jakichś komentarzach, ale jeszcze raz zapraszam Was na kanał, bo się rozwija, więc wpadajcie, oglądajcie, będą dwa filmy z dzisiejszego airshow, mój i Krzyśka. Także zapraszamy na jego kanał. Zapraszamy. Zaraz będą szli piloci, już się szykują, będą maszerowali do swoich samolotów. Zwróćcie uwagę, że nie noszą kombinezonów antyprzeciążeniowych, ponieważ te kombinezony, one się napełniają powietrzem i wypuszczają powietrze, żeby kontrolować, powiedzmy, ruch krwi w organizmie podczas przeciążenia, a co z kolei powodowałoby to puchnięcie, nazwijmy to, tych kombinezonów, ruchy na wolancie samolotu, co przy odległościach, jakie są między tymi samolotami podczas manewrów, byłoby dla pilotów skrajnie niebezpieczne, wręcz śmiertelne, nazwijmy to, więc oni latają podczas akrobacji Blue Angels w zwykłych, drelichowych kombinezonach, takich jak, powiedzmy, mechanicy. Taka ciekawostka dotycząca Blue Angels. Ladies and gentlemen, flying Blue Angel number one, the commanding officer and flight leader of the Blue Angels from City Atlas, New York, Captain Alex Armatas. Flying Blue Angel number two, the right wingman from Oklahoma City, Oklahoma, Commander Jack Kilty. Flying Blue Angel number three, the left wingman from Georgetown, Texas, Lieutenant Commander Wes
Perkins. Flying Blue Angel number 4, the slot pilot from Mounds View, Minnesota, Lieutenant Commander Amanda Lee. Flying Blue Angel number 5, the lead solo from Madison, Wisconsin, Lieutenant Commander Griffin Stengel. Flying Blue Angel number 6, the opposing solo from Baltimore, Maryland, Commander Thomas Zimmerman. No i wylądowali. But a small part of the Blue Angel team. The men and women in blue uniforms standing before you are members of the elite Blue Angel maintenance crew. Through hard work, many long hours, and unselfish dedication, they have each year for the past 78 years provided us with the aircraft availability necessary to perform each of these flight demonstrations. As the aircraft taxi back, dobra, tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że film się podobał. Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, pod filmem będzie też link do kanału Krzyśka. Tam będzie drugi film z tego Airshow. No i co? Jeszcze ostatni Blue Angel ląduje.
a my się zbieramy, jedziemy do domu. Czas na obróbkę filmu. I pamiętajcie na koniec. Don't be fake, be yourself. Czyli nie udawajcie, bądźcie sobą, bo to ważne w życiu. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!